Ale się witajcie w kolejnym odcinku wyzwania Wehikułu Czasu u Nael. I kontynuujemy wyzwanie I jestem taka szczęśliwa szczęściem Nael, że Gajan do niej od, odpisał na jej smsa Że bardzo mu przykro, że tak właśnie się zmył i zaprosił ją dzisiaj na taką jakby randkę nie wiem, czy na nie do końca wie, co to aż takie randki są. No na pewno wie, no jednak u, u niej w świecie też ludzie zawierali małżeństwa, elf, ludzie elfy zawierały małżeństwa i tak dalej. Kochali się, bądź mniej, bądź nie widzieli. Wiadomo, że te emocje nie są jej obce, ale to będzie jej takie pierwsze wyjście na takie spotkanie z facetem w ludzkim świecie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie. Wyjdą dzisiaj razem, ale właśnie nie jako taka randka. Wiecie, że klikamy zaproś na randkę, tylko normalnie po prostu wychodzą sobie dzisiaj coś. Zjeść. I już nie mogę się doczekać tego, jak to wszystko wyjdzie. Czy oni złapią taki wspólny język, już w 100%. Mam nadzieję, że tak. No bo cóż, no no chciałaby mieć też może kogoś, do kogo mogła, z kim mogłaby kiedyś zamieszkać, może kiedyś mieć z kimś dzieci i w ogóle. No, wiecie, ona mimo wszystko marzy też o takim życiu, które jest bardzo podobne zarówno w elfim świecie, jak i w ludzkim świecie. Dlatego ona ma takie typowo, że tak powiem, stereotypowe, cudzysłowe dziewczęce, marzenia, czyli wiecie, nie, tam ślub i tak dalej. Wesela oczywiście w elfickim świecie było to zupełnie kto to nam przyszedł, zupełnie inaczej. Króliczku, króliczku, rozmawia o warzywach, co tu robisz? Nie no, no nie no, ona go nie wygoni, nie? Ja bym sama nie wygoniła, ale no, króliczek wyszedł nam do domu, w ogóle nie krępował się, króliczku, króliczku, co tu robisz? Wręcz prezent. Co my mamy do, do ciebie? Co mamy tam? Posiłek wegetariański, czy on by coś. Piotr. Piotrek! <laughs> może, może być Piotrek, słuchajcie, Piotr. Piotr to będzie. Piotr, daj posiłek wegetariański, jajka na toście. Czy ty zeżrasz jajka na toście? Oj króliczko, czy ty będziesz na nas zły? Czy ty się obrazisz? Czy będziesz zadowolony z tego prezentu, który ci damy? Ej, średnio mu się spodobało, ale i tak są plusy. Piotr jednak średnio chyba lubi jajka. No dobrze, no to y, pogłaszcz y, Pioterka. I, i do widzenia Piotrku, mamy robotę do, do zrobienia, do ogarnięcia się jejku, jakie słodkie o matko, w ogóle nie mogę z tym króliczką one no są takie urocze przed tym jak weszłam na, na żywo, że tak powiem na live'a tutaj <grytania> Potem jak przed tym jak włączam nagrywanie Najel osiągnęła piąty poziom charyzmy no tak, udało jej się, ona była w dobrym humorze, więc tylko się zrzemnęła na koniec i, i tutaj już ma piąty poziom. Nawet trochę więcej, bo w 29%, więc jakoś tam idziemy do przodu. Jeszcze dużo, dużo przed nami, bo umiejętności komediowe i złośliwość i tamte umiejętności wychowawcze, więc ona będzie pewnie miała dzieci. Ewentualnie może się z, się z książek nauczyć. No, mamy co robić w, tych, w tym wyzwaniu, nie powiem, że nie. Może wyłóż. Odrażająco brudne? No, ej, wyłóż i połóż. I zaraz to zobaczymy, bo to jest czystość nieskazitelna, ale jest wygodne. Niech to na dziś położy, a to powiesi. E, 1344, zostanie nam 5 simoleonów. Ale, słuchajcie, na ile ona nie wie, że płaci się rachunki. Ona tych rachunków zwyczajnie nie zapłaci, bo ona o tym nie wie, prawda? No to... Co ma się przejmować, rachunki przyszły, coś tam przyszło, ale co to, co, co to ona się tym nie interesuje. Więc dobra. Myślę, że ktoś musi jej powiedzieć, że istnieje coś takiego jak pralka i żeby ona sobie taką pralkę gdzieś zakupiła, bo e, pranie w rękach to jednak nie jest zbyt fajny interes. Mówiąc tak bardzo szczerze. <laughs> e, ale no już możemy się szykować i zaraz lecimy. Zmienimy sobie strój na któryś z tych nowych. On ostatnio ją widział w tym zielonym, ale nie widział jej w truskawkowej kiecce chyba z tego co kojarzę, więc ona się ubierze w truskawkową kiecę, chyba że w taką imprezę. o, Ona założy tą długą też nową. E, to tak, zaraz się um, odszczeli jak szczurne otwarcie kanału i pójdziemy gdzieś do jakiejś knajpy, myślę, na jedzonko. No wyglądasz pięknie na Nayel, ona wygląda pięknie, jest piękna Simka. Chodźmy go zaprośmy w takim razie do wspólnego spędzenia czasu. I tu mamy jakąś restaurację, więc przejdziemy się tutaj oczywiście z Gajanem. Gdzie on jest, gdzie on jest? Przyjaciela nie ma. Gajan, Gajan, Gajan. Tu jest Gajan, bierzemy go i idziemy na jedzonko. A ty się przebrałaś, bo jest upalnie i ona założyła taką kieckę. To Skoro jest upalnie, to zaraz ci zmienimy strój na upalny. No to dobrze była ubrana. Idealnie. Przebierz się, no przebierz się dalej, bądź ci zaraz zobaczy w takich ciuchach. Oj, nie! Ej, do kogo? On... Ej, do kogo ty idziesz? Gajan! No nie bądź taki. Chodź entuzjazmem i przyrodą. Niech on... Weź go czymś zajmij na Jel. No bo widzisz, że on już traci zainteresowanie. Zaraz idzie do jakiejś. Innej, kurde, biczy. No co, 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 co to ma być? I zaraz poprosimy o stolik. Gdzie byśmy mogli sobie siupnąć? Jakieś ciekawe może na. O, może na zewnątrz, na balkonie. Ojej, dobrze spędzać z tobą czas. Naprawdę lubię, gdy jesteś po bliżu. Mam nadzieję, że twoje odczucia są podobne. Ale słodko, ale uroto. No i co jest? Ja chcę stolik. O, usiądź razem. Sara, ja jestem na pseudorantce. Dziękujemy, ale tobie, mój drogi Gajanie, to na pewno będzie gorąco. Ja go przebiorę, bo jemu ja na 100% tu będzie gorąco ja, co się dzieje z tą koszulką. Hmm. Zamówimy do stolika. Co tu takie jest? Dziwne. E, wybierzemy. Jest już po 16.00. Mogą sobie wypić jakieś winko dobra, niech wypiją. I może coś dobrego? Jakieś jedzenie. O, jakieś ryby są, to może pstrąga oboje. No oczywiście, dobra, postawi na jel. Tutaj, niby, y, każdy płaci za siebie. O, każdy płaci za siebie na razie. Chociaż zresztą na jel chyba za bardzo nie wie, o co chodzi <noise> jeszcze. Ale, y, no, że trzeba zapłacić za te kolacje. Kolacje, to właśnie tak, to będzie kolacja już, bo to jest późno. Ożywiona rozmowa. Porozmawiajcie trochę razem jeszcze. O, opowiedz śmieszną historię. I, aha, pani kelnerka przychodzi odebrać zamówienie. Dobrze, czekamy na nasze zamówienie, a oni niech zacieśniają więzy między sobą. I jeszcze opowiedz jakąś śmieszną historię. Niech razem spędzą trochę czasu. O, teraz już jest dobrze. Niech razem spędzą trochę czasu. W ogóle, Gajana, nie widzieliście aż tak bardzo z bliska. To jest urody bardziej, taki można powiedzieć, delikatny sim. On mi trochę przypomina jednego z moich ulubionych streamerów na Twitchu, Schwabeltown. Dosyć podobny jest, powiem wam. Te włosy takie. Mają o czym rozmawiać. I Jan, przepraszam, ale tym razem y, załatwią sobie jakiegoś, nie wiem, chłopaka, coś tam. Bardzo się przyjaźnią, czyli... Faktycznie oni mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Oni mają tematy do rozmów, oni mają taką nić porozumienia, jakby jak nada, nadawają, wiecie, na tych samych. nadawają te same fale, wiecie, to po prostu połączenie dusz. Tak przyszli do siebie, porozmawiali nagle taki klik, tak, to jest to, to jest super znajomość, a teraz możecie zajadać, możecie porozmawiać sobie o posiłku. I mam nadzieję, że to skończy się jakoś fajnie to spotkanie. Nie mówię, że koniecznie od razu wiecie, że związek czy coś, no ale mam nadzieję, że znajdą jakieś takie już. Be że będą wiedzieć, że oni chcieliby iść w kierunku bardziej tej znajomości zażyłej. <laughs> Czyli no <o> związku. <laughs> Mówiąc kolokwialnie i wprost. Dobra, porozmawiajcie tak o posiłku, rozmawiajcie, rozmawiajcie, jeszcze używana rozmowa, tak żeby to spotkanie faktycznie było dla Was udane. Ale powiem Wam, że ta gra naprawdę świetnie gra mi się w to wezwanie, nie tyle ze względu na samą specyfikę wezwania, a na tę całą historię i na tą na Jel, że ona jest taka zielona, trochę taka gu... może nie głupiutka, bo ona jest bardzo inteligentną Simką, Elfką, ale no jednak musi się wszystkiego nauczyć i jakoś tak no... No, podoba mi się to, to wyzwanie, ta rozgrywka, to całe tło historyczne, prawda? Moim zdaniem jest... No, no, moim zdaniem dla mnie, dla mnie jest ono faktycznie ciekawe. Chociaż powiem Wam tajemnicy, że trochę szkoda, że tak ostatnio w ogóle nie mam zasięgów. Może to, co robię jest nudne dla, dla odbiorców, mimo że... Oglądałam też czasem większych i wcale nie było to ciek ciekawszy, jakoś specjalny. No nie wiem. Może faktycznie się do tego nie nadaje. Czasami mam takie myśli, że chociaż robię to z wielką pasją i, i tak dalej, to chyba jednak coś nie wychodzi i to nie jest moja ścieżka. Tak ostatnio miałam takie przemyślenia, z którymi e, z Wami się podzielę w tym miejscu, bo pewnie niewiele osób ogląda ten fragment. <laughs> takie wiecie. Rzeczy wpleco, wplecione po prostu w odcinek, których być może za dużo osób nie obejrzy. Dlaczego on tam miał e, takie przekreśloną jej głowę? No Co ty robisz, koleś. Gajan. Opowiedz śmieszną historię jeszcze wprow. Aha, że nie, chce, że nie chcesz na razie się przeprowadzać do niej, bo nie wyobrażasz sobie na razie takiego wspólnego mieszkania. No mówi, no tak, związek to tylko aż po grup, więc trzeba być pewnym siebie. No tak, małżeństwa mogą się bardzo łatwo rozerwać. Rozwody są bardzo poważne, wystarczy być takim niezdarnym i popełnić jakieś gafy, potem przyjdzie T-Rex i po prostu wszystkich pożre i na tym skończy się małżeństwo. Mówię Ci, ja mam takie szczęście, bo jestem niezdarą. Na pewno pożar mnie T-Rex. Ale Was tutaj, kurde, odrzuciło. Yy, jest 20, to słuchajcie, może ona spróbuje, spróbuje. Może poflirtuj tylko delikatnie. Tylko delikatnie, wiecie. Bez żadnych większych. O, zobowiązań. Jest flirciarski. Jak się odpali. Ej, dwa serduszka. I na razie nic nie robię. Jestem ciekawa, jak oni potoczą. To, co ja im dam, czyli dałam im lekki flirt, a teraz wszystko zależy od nich. Jeśli im się uda, jeśli któryś z nich sam je przejmie pałeczkę, o, pięknie wygląda, no, to wtedy może coś z tego będzie. To będzie jakiś znak i sygnał. Oni tak, oni ze sobą flirtują bez mojej w ogóle jakiejkolwiek ingerencji. Fantastico, fantastico. w ogóle gający, całkiem całkiem fajny sim. No i teraz musisz iść do kibla, jak on myśli o romanse. i kurde, ale ja jestem alwaro. I jeszcze opowiedz śmieszną historię mu na zakończenie, bo zaraz będziemy się zbierać, jest poniedziałek wieczór. Gajan pewnie niedługo będzie szedł do domu ze względu na to, że być może ma pracę. W sumie nie wiemy, co on robi. A na je też nie pyta, no bo ona nie wie, czy ma się zapytać, co on robi w życiu, prawda? I pożegnamy się z nim w sensie z Gajanem, bo to już jest koniec naszego spotkania gdzie mamy tutaj pożegnaj o, pożegnaj on już sobie poszedł, tak, on już sobie poszedł nawet na nas nie poczekał myślę, że spotkanie było bardzo udane Najel no jest bardzo zauroczona Gajanem, no a ty mówiłam o ty, a propos tego niezdarstwa, prawda? jest bardzo zauroczona Gajanem, jego stylem bycia czuje nic porozumienia takie połączenie dusz, jak już to powiedziałam. Tak jakby znali się po prostu od zawsze, że nadają na tych samych falach i w ogóle to jest takie niepojęte, żeby w tym świecie spotkać kogoś takiego, kto podziela te wszystkie zainteresowania, te taki pogląd na świat. No to jest aż po prostu nierealne i takie rzeczy się nie zdarzają. To do nas przyszedł, co to jest za typek? Marek Kluczyk. Marek Kluczyk, co on tutaj robi? No ale na jel, wiadomo, jak to na jel. Wesołe zapoznanie, elo, ziomek, będziemy się poznawać, bo potrzebujemy przyjaciół, potrzebujemy znajomości, wiadomo, musimy mieć dwunastu przyjaciół. Jest szok. Um... Opowiedz niewiarygodną historię. Powiedz, jak tutaj spotkałaś właśnie super faceta. Chociaż być może Marek nie będzie tym zainteresowany, ale to musisz mu to opowiedzieć. Jakieś śmieszne historie. Usiądźcie sobie w ogóle, pogadajcie. Tutaj jest e, chłodny bardzo wieczór. Ty jesteś bardzo lekko ubrana, więc zaraz będzie jej zimno. Ale na chwilę mogą sobie jeszcze usiąść. No bo co będą robić, prawda? Do domu jeszcze go może nie wpuści, ale tu. Ej, i może wyładować i odłożyć pranie, ale... No znamy, no przecież tu mieszkamy, to jest też nasza społeczność. Oni nas przyjęli, na razie nie pomagamy, bo musimy pomóc sobie samej, ale no znamy tę społeczność, przyjęła nas bardzo serdecznie, mamy już tutaj wśród nich przyjaciół. I przecież, wiecie co mnie wkurza? Wkurza mnie to nagabywanie ciągłe, że potrzebują pomocy. My to nie interesujemy też, ale pieje. My też potrzebujemy pomocy, Baw się w wodzie, szukaj żab. Co chcesz powiesić na sznurku? Powieś. Proszę się wykąpać jeszcze, wykąp się. Ona będzie spała? Czy już? Czy może trochę jeszcze podćwiczy? Na przykład charyzmę, może ćwicz przemowy. Ile ty masz tych punktów charyzmy? Ma 35%? Może chociaż wiecie, kilka procent. Niech, niech się pouczy. Bo jednak musimy to nasze wezwanie jakoś też do przodu ciągnąć z tymi umiejętnościami. Jeju, jest trzecia w nocy, ale dojechała do 78%. Niech idzie spać. Myślę, że już za chwilę będzie miała kolejny poziom charyzmy, więc o tej charyzmy nie muszę się aż tak bardzo martwić, bo to jednak dosyć szybko idzie. A tymczasem na JEL mówimy dobranoc. Widzimy się za chwilkę chociaż pewnie już nie będę robiła cięcia, bo jeszcze chwilkę może sobie pogramy na jel. Hmm. Ona potrzebuje trochę zabawy, ona musi się zająć trochę też sobą swoją rozrywką. Proszę skorzystaj, możesz zjeść sobie coś na śniadanie, możesz zjeść na szybko o jakiś jogurt i możesz poglądać sobie e, telewizję dla rozrywki. W sumie ona bardzo rzadko korzysta z tego telewizora, więc myślę, że może sobie trochę ten e, telewizor poglądać. E, piorun na uderzył w lampki. I dlatego tutaj coś się świeciło. No trudno, na razie niech tak będzie. Nie mamy tak hajsu na to, żeby, e, żeby wymieniać. Dopo Gaia Invadi, się z Tobą przyjaźni. Zyskujesz na popularności, warto mieć cię wśród znajomych. Oczywiście, że warto. Oczywiście. A w ogóle jak tam nasi przyjaciele wyglądają. Musimy też ze Scarlet pogadać, może porozmawiamy z nią przez telefon, z Magnusem też i z Rami też pogadamy przez telefon. Trochę te znajomości podbudujemy, ale bez uważania do nich i bez zapraszania ich do naszego domu, po prostu pogadają przez telefon dzięki czemu Nail pokaże, że zależy jej na znajomości z tymi simami i że po prostu też jest ciekawa, co u nich słychać i w ogóle musiałaby trochę poćwiczyć. Może, może ci się uda tutaj trochę te plam, plam zumbę tak? Tak, plan <noise> e, Potańczyć, może się zmieścisz. Gajan do nas dzwoni. What? Czy pójdziesz ze mną na randkę? Oficjalnie zaprosił ją na randkę. Idziemy, no wiadomo, że idziemy. No E, jakby mogła nie iść. On ją zaprosił na randkę, ale ty musisz się przebrać w coś innego, żeby nie było, że ty cały czas wchodzisz w tym samym. On sobie może chodzić, ale ty nie. Te sukienka. Dzisiaj ta sukienka. Nie, ja, no. Ale dlaczego napisz do niej tego smsa? Niech sama sobie po te zakupy robi albo szuka innego frajera. Yy, to może pochwal wygląd, już tak wiecie. No, jak już randka, to randka, nie? Niech poflirtują. Yy, czy jest tu jakiś barman? Na tej parceli jest zatrudniony miksolog. To musimy poczekać w takim razie. A, tu jest miksolog, okej. Okay. Chodź, dobra, zamów drina dla obojga, zamów drina dla grupy. To może śmietankową kolę, nie jest aż taka droga, po prostu wypiją sobie piwko so, we wtorek przed dwunastą, alkohol, to już alkoholizm. Chodźmy, może to nie alkohol, wiadomo, chodźmy, chodź, no... No, jeżeli o tym jeszcze nie wie, że nie ma w domu, że media jej wyłączają w domu, bardzo się zdziwi, myślę. Weźcie te swoje pitku. Chodź, czemu nie piję? Gajan. Chodź, chodź tu, chono tu. tu, typku, hono, Co tu się dzieje, co tu się zadziało właśnie. what? ale słodko. Dobra, to usiądź tutaj też. Usiądź rozmawiaj tutaj. Czy Gdzie idziecie. Co wy robicie? Co wy, co wy robicie? Usiądźcie razem i musicie teraz trochę pogadać. Ożywiona rozmowa. Bo ja wiem, że tam chyba trzeba trzy razy ożywioną rozmowę na tych randkach. Ale teraz będziemy jeszcze grać w kręgle. Yy, ożywiona rozmowa. I jeszcze pogramy sobie w kręgle. Zaproś do gry w kręgle na trzy rundy. Jeszcze yy, na jel, Nigdy tego nie robiła, dlatego chętnie spróbuję. I możecie sobie pograć razem. Yy, taka bardzo fajna... Ojej. Nudna rozmowa, taka bardzo fajna moim zdaniem randka właśnie z, z kręglami, pograć w kręgla zawsze fajnie, kula daje fula, nie mogę już wymienić? A szkoda, dobra Grajcie proszę w te kręgle, ten romansik tak wiecie, trochę się rozwija, jeszcze dzisiaj nie będzie aż tak bardzo konkretów no, ale coś tam już muszą ze sobą, nie? <noise> jak już Gajan sam ją zaprosił, no to musimy kontynuować ten trend. Wow, jak na pierwszy raz całkiem nieźle. Trzeba jej przyznać. No nie jest to jakiś super wynik, ale nie poleciało bokiem, nie? Tylko no coś tam zbiła, coś tam zbiła. Myślę, że może być zadowolona. Nudna rozmowa. Zawsze mogłaś tak zrobić, więc. <noise> Nie jest źle. No, zbłaźnił się trochę, ale to jest urocze, mimo wszystko, że tak. Trochę, tro troszkę faktycznie <laughs> mu nie poszło. No i twoja, twoja szansa. Nie, teraz jeszcze Gajan. Wow! No słuchaj, a gdzie się buty w ogóle zmienia tutaj? Jak ty w takich butach grasz, to nic dziwnego, że ona się. E, poślizgnęła. Tutaj reszta ma paputki dobra założone, a ja nie wiem, gdzie to się zmienia. No jak? No jak? Ej, no, on jest jakiś typ. Co się wydarzyło? Ej, no! Zażenowanie po nieudanej randce. Ej, no. Ale ta randka była udana, przecież czego on od niej chciał w takim razie, jak jest zażenowanie po nieudanej randce. Nael nie była akurat najlepszej formy, to on widocznie nie był w najlepszej formie. Nael była w formie i całkiem dobrze jej szło i kupiła mu drina i w ogóle i się odszczeliła jak kurde woźny na, na dzień nauczyciela. A ten powiedział, że ma nigdy nie dzwonić, i nagle po prostu minusy. Na... No, jestem naprawdę zażenowana tym wszystkim ja. I sobie poszedł w ogóle. E, jest mi teraz tak przykro, że to nie wyszło. To nie miało tak być. No, co oni mieli robić? Co oni mieli tam? Ale patrzcie, kto przyszedł. Przed Magnus. Możesz mu opowiedzieć porywającą historię. Powiedz mu, co tu właściwie się wydarzyło, właśnie. Powiedz mu, co tutaj się właśnie od Janie Pawiło, bo ty nie wierzysz, a ja tym bardziej, naprawdę. Ale zapytaj go też, jak mu minął dzień. Może mu minął lepiej. On urodzinę, jest dorosły już. Co taki starzec? Myślałam, że on jest młodszy. Ej, bawiłam się tymi kręglami, ale między nimi pojawiły się serduszka. O co tu chodzi? <grytanie> Jezusie, on jest najfircja, Ja nie wiem, co w tym odcinku się tutaj dzieje. Naprawdę tego nie planowałam. I Gajan okazał się dupkiem, ale mam nadzieję, że pójdzie jeszcze porozum do głowy. Bo nie taki był plan. A Magnus tutaj też okazuje się dupkiem wobec swojej żony, czyli on mi się podobał ten Sim, prawda? nie to, że on jest teraz trochę starszy. To jeszcze między nimi serduszka się pojawiły, ale nie ma między nimi flirtu. Po prostu tak widocznie była chyba taka iskierka po prostu. Co mówiłaś? Ona musi się napić. Ona musi się napić. O, z diukiem porozmawiaj. E, wesołe zapoznanie. Może jeszcze może, może jeszcze porozmawiajcie o zainteresowaniu. On jest jakimś lekarzem? Zapytaj go o zawód. Co on robi? Kim on jest? On wygląda właśnie jakby był jakimś lekarzem albo pielęgniarzem, albo kimś takim. Gdzie to jest? Zapytaj o zawód. Jest ambitny. Dzieli się genialnymi pomysłami. O, szósty poziom charyzmy. Świetnie. Mamy punkt y, przyjaciółki świata spełniony. No mówiłam, że wygląda jak lekarz. Starzysta szpitalny. Okej. Okay. Czyli faktycznie jest ambitny, jest na pewno inteligentny, skoro y, pracuje w szpitalu. Entuzjazmy się przyrodą jeszcze. No może przyjaciela sobie chociaż jednego jeszcze zrobimy. Chociaż taki wiecie, mały sukces tego odcinka, bo tak to po prostu jestem naprawdę no e, now, że tak powiem, sytuacja, nie? <grym> e, zapytaj o hobby. Ej, mamy przyjaciela. No i super. Zapytaj jeszcze, jak minął dzień. I ktoś włączył księżycowe kręgle, ale zrobił się przynajmniej jakiś taki mm, taki klimacik kręgielni mamy Duke'a jako przyjaciela mamy Duke'a jako przyjaciela, ale on już musi iść pewnie do roboty z kimś jeszcze powinniśmy porozmawiać może ze Scarlett porozmawiaj o, z Markiem też porozmawiaj przez telefon, jak już macie kontakt i z Rami też porozmawiaj przez telefon <głos》> musi teraz do wszystkich zadzwonić i wszystkim powiedzieć, i do Derek'a też zadzwoń ona miała się nie pytać o zawód, prawda? Bo to, że nie pasuje racja. tam się zapytałam, bo po prostu byłam ciekawa, czy on faktycznie pracuje w szpitalu, więc to już dalej nie będziemy robić. Rozmawiał o zainteresowaniach. No dobra, to porozmawiajmy, porozmawiajmy i będziemy zbierać się do domu, bo ona jest już głodna. Chce się do toalety i chyba to jest kosmita. A co ty tutaj robisz w takim stroju? Ej, <laughs> e, on wygląda jakby faktycznie z Galanoru przyjechał. Z kosmita, ale naprawdę kosmita z Galanoru. On ma... Ciuchy z Galanoru normalnie. Przebieraniec jakiś. Najel sama nie wie, co tutaj widzi. Chyba się zastanawia, o co tu chodzi. I może lepiej niech idzie do domu, bo jeszcze się zdemaskuje, bo na nie wie, czy to jest jakiś wysłannik, kurde, y, halrandira, y, czy, czy co. Mówię, lepiej się zmywać, lepiej nie kusić losu. Idziemy do domu. <gryw> Musimy przespać tę żenadę, która tutaj się wydarzyła. Ktoś znowu czeka przed naszymi drzwiami. No to jak to najel? Przyjazne powitanie. Trochę pogadamy i idziemy do toalety, bo już wielki czas. Dobra, to jeszcze powiedz śmieszną historię. Jeszcze tam trochę zagadaj do niego. do po kaczkach. Dobra, idź do domu, a Ty idź proszę ja ciebie. Skorzystaj z toalety. Zjesz coś na szybko. Chyba tak, chyba coś zje na szybko jeszcze. On za bardzo nie jadła też. Zjedz na szybko. Dobra, niech też będzie jogurt. I niech idzie już spać, bo jest późno. No i cóż, moi drodzy, podsumujmy trochę ten odcinek. Udało nam się zdobyć punkty charyzmy, więc to mnie cieszy. Um, spotkaliśmy się z Gajanem na pierwszym spotkaniu, które było bardzo udane. Na drugie zaprosił nas sam i stwierdził, że hell no. Ale jeszcze nie poddajemy się. Być może jeszcze zmieni zdanie. Jeszcze do nas wróci. Ale. Mimo wszystko naprawdę mnie zaskoczył, bo wydawał się być naprawdę w porządku simem, a tu taka maniana, powiem wam, że się nie spodziewałam. No ale cóż, odcinki też pełne zaskoczeń, gra jednak potrafi czasami spłatać figla, ponieważ mój plan był zupełnie, zupełnie inny, ale na tym będę kończyć. I ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych. Cześć.